25 lat temu zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy społecznej. Wraz ze zmianami politycznymi w Polsce zmienił się zakres zadań, skala potrzeb i sposób finansowania systemu, który kiedyś nazywany był opieką społeczną, teraz pomocą. To zmiana nie tylko nazwy, to zmiana filozofii wsparcia udzielanej osobom takiego wsparcia potrzebującym. Pomoc społeczna jest sztuką, która wyzwala, można tak powiedzieć, z człowieka jego zasoby, właśnie jego możliwości i pozwala mu zmienić jego styl życia, jego sytuację bytową i między innymi wykorzystuje to, co człowiek ma w sobie i jego otoczenie, jego rodzina i ma prowadzić do tego, żeby się człowiek usamodzielnił. Ale nie ukrywajmy, mamy różne grupy wiekowe pod opieką i trudno osoby starszej, niepełnosprawnej, często nieporuszającej się wymagać, żeby ona się usamodzielniła od systemu. To tutaj właśnie system musi podejmować różnego rodzaju wyzwania opiekuńcze i współpracować właśnie z innymi instytucjami na rzecz tych osób, które są najbardziej potrzebujące. Dać wędkę, a nie rybę, tak w skrócie można by nazwać tę filozofię, choć nie we wszystkich przypadkach można w takiej formie zadania realizować. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach to działalność skierowana do dzieci, dorosłych i osób starszych. Przy okazji Święta Pracownika Socjalnego warto wymienić choćby kilka pól aktywności Ośrodka Pomocy w naszym mieście. Zaczynając od najmłodszych, świetlica środowiskowa na osiedlu Hubala, gdzie dzieci otrzymują pomoc w nauce, mogą się bezpiecznie bawić i rozwijać swoje zainteresowania, podobnie jak w Pozytywce, klubie środowiskowym działającym przy ulicy Dąbrowskiego. Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym i niesamodzielnym w ich domach, 14 mieszkań chronionych, udostępnianych osobom w kryzysie lub seniorom, którzy dzięki nim mogą pozostać w miejscu zamieszkania i jednocześnie korzystać z systemu wsparcia ośrodka. To także noclegownia dla osób bezdomnych wraz z realizowanym programem wyjścia z bezdomności. To także aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy ośrodka w zakresie organizacji kursów zawodowych i kierowania na prace społecznie użyteczne. Tą działalność ośrodek prowadzi we współpracy z różnymi jednostkami samorządowymi, a szczególnie z Urzędem Pracy. Z takiego wsparcia rocznie korzysta około 100 osób. To ponad 200 obiadów wydawanych każdego dnia osobom o niskich dochodach, z których część jest dowożona do domów osób niepełnosprawnych. Działający w ośrodku dom dziennego pobytu dla osób starszych to zajęcia usprawniające, a także oferta dla osób starszych i samotnych na przyjemne spędzenie czasu. To także świadczone bezpłatnie poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne. To codzienna ciężka praca w terenie pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i opiekunek środowiskowych. To w końcu szeroki zakres systemu zasiłków, zarówno tych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, jak i tych szczególnych finansowanych przez polkowicki samorząd. Bardzo dużo zadań przybyło. Od momentu, kiedy obejmowałam, można tak powiedzieć, zarządzanie ośrodkiem w 2001 roku, cały system, można powiedzieć, się przebudował. W 2004 roku mieliśmy wejście do Unii, a Unia to między innymi różnego rodzaju ratyfikowane umowy międzynarodowe. Narodowe i też przepisy, które u nas zmieniały się. Tak 2004, 2005 i kolejne lata przynosiły naprawdę bardzo dużo zmian. Uroczystość w Ośrodku Pomocy Społecznej była okazją do podziękowań. Pracownicy z wieloletnim stażem pracy otrzymali z rąk burmistrza Wiesława Wabika i dyrektor Beaty Puławskiej podziękowania i nagrody. Od zaproszonych gości wszyscy życzenia sukcesów w pracy i wytrwałości. A czego sami pracownicy życzyliby sobie w tym szczególnym dniu? Uregulowania systemu prawnego, myślę też podniesienia rangi zawodu, bo niestety jesteśmy zawodem zaufania publicznego, ale bardzo często pokazywani jesteśmy w bardzo złym świetle. Pracownicy socjalni najczęściej w mediach goszczą w przypadku właśnie takich trudnych sytuacji, trudnych zdarzeń, takich, gdzie media mogą nas krytykować. A my robimy wiele dobrego i nie tylko ośrodek nasz polkowicki, ale właśnie wszyscy pracownicy w całej Polsce. O pracy ośrodków pomocy społecznej najczęściej słyszymy, gdy popełniony zostanie błąd, bo z nim wiążą się jakieś nieszczęścia. Rzadko albo prawie wcale nie mówi się o tysiącach interwencji przeprowadzonych pomyślnie, o codziennej pomocy, o wielu ważnych ludzkich problemach, które zostały rozwiązane właśnie dzięki pracownikom socjalnym. Warto o nich przypomnieć w dniu ich święta.